Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battles u mnie na kanale. No i słuchajcie, dzisiaj potestujemy sobie nowego Gluganera, bo jak być może wiecie, jakiś czas temu była nowa aktualizacja do Bloons Tower Defense Battles, która przede wszystkim bardzo wzmocniła Gluganera. Także my sobie dzisiaj o nim porozmawiamy, pogramy sobie nim, no i co? Nie przedłużam, jeżeli filmik wam się spodoba, zachęcam oczywiście do pozostawienia pozytywnej oceny, subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co, lecimy sobie z właściwą częścią tego materiału. Tak się śmieję, bo widzę po prostu na podglądzie, że moje włosy teraz to jakaś totalna masakra, ale no hard feelings, że tak to ujmę, nie zwracamy sobie na to uwagi. O, klasycznie nie zmieniłem profilu na myszce. Wielokrotnie powtarzacie mi to pytanie, mimo że już kiedyś na to odpowiadałem. Jak ty, Filip, zmieniasz profil na myszce? Ja mam taką myszkę, że po prostu mam do niej program. Mam myszkę od Razera. Dlatego mogę sobie zmienić na niej profil, po prostu. To nie jest tak, że na każdej myszce możecie zmienić. Na większości tych, powiedzmy, droższych, to raczej tak. Raczej jest taka możliwość, żeby ją sobie dostosować pod własny widzimisię, ale nie na każdej myszce coś takiego zrobić można. Tłumaczyłem to już na jednym z odcinków. Słuchajcie, moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj tym Gluganerem i powiem wam szczerze, może zacznijmy od czegoś takiego może prostszego. Tutaj są jakieś takie świąteczne mapki, to może na tym sobie zagramy. Dlaczego? Bo z tym Gluganerem mam pewien dylemat. On jest teraz bardzo, bardzo mocny. Nie wiem, czy wiecie, już o tym mówiłem na wstępie, został zmieniony. I teraz między innymi nawet jest w stanie spowalniać sterowce. I to jest super, że on jest w stanie spowalniać sterowce, ale ma to swój... Prowokuje to jeden problem. Teraz jeżeli chcecie grać farmą, wiadomo, jeżeli gracie farmą, to no to co bierzecie? No to musicie wziąć farmę, okej. Teraz chcecie wziąć też Gluganera, no to bierzecie Gluganera. Macie farmę i Gluganera, możecie wziąć tylko trzy jednostki i z Gluganerem problem jest taki, że nie widzi camo. Oczywiście gdyby widział camo, byłby zbyt broken. Ale w tym momencie, bez widzenia camo, to on też nie jest aż taki, w sensie wiecie, pojawia się problem w postaci camo rushu. Camo rush jest dla was szczególnie niebezpieczny i no to jakby ciężko przez to w jakiś sensowny sposób tutaj przebrnąć. Akurat tutaj na tę mapę to może zagramy sobie Dartling Gun, Gluganer i Farma, coś takiego. Naprawdę tego Gluganera teraz polubiłem. Mam nadzieję, że będę miał okazję wam to pokazać. Gram takie tańsze mecze, ponieważ nie jestem jeszcze przekonany co do tej nowej mety. Wczoraj chciałem dla was nagrać odcinek, ale szło mi tragicznie. Ostatnio idzie mi strasznie słabo. Aż wstyd, bo wbiłem w tym sezonie zaledwie 300 kluczy czy coś takiego, więc... Nie, 400 kluczy. Około 400 kluczy wbiłem w tym sezonie, więc jest to... O, widzę, że... Zobaczcie, tutaj mamy taką pisankę. Więc jest to tragiczny wynik. Jest to naprawdę tragiczny wynik i no, no trochę mi głupio, nie ukrywam. No, no ale cóż, no ale cóż, no niestety tak wyszło. No niestety tak jakoś to wyszło, że no, no... W ogóle czekam bardzo na Random Trio Speed Bonanza, która do tej pory się nie pojawiła jeszcze. I bardzo nad tym ubolewam, bo ja uwielbiam ten tryb, a niestety nie pojawił się. Ogółem też, jakby ktoś jeszcze się nie zorientował, została zmieniona farma. Ja ogółem robiłem live'a, jak ta aktualizacja wyszła i tam trochę więcej rzeczy tłumaczyłem. Znaczy, trochę bardziej się temu wszystkiemu przyglądaliśmy. Więc też tam ewentualnie odsyłam, w razie czego. Okej, okay, on użył Salted. Niestety, no to trochę powoduje, że no, trochę dostajemy oklep, no bo jednak, wiecie, Salted działa w ten sposób, że on dostaje plus 10 do przychodu za każdy balonik, który mi przejdzie. No i maksimum może w ten sposób przy jednym użyciu tego Powersa zgarnąć plus 100 do przychodu. I on prawdopodobnie, no, zyskał no plus 100, całe plus 100, bo zobaczcie, ja straciłem ponad 10 HP, więc no prawdopodobnie zyskał więcej niż plus 100. Okej, okay, znaczy nie więcej niż plus 100, tylko plus 100. Ostatnio w ogóle mogliście zauważyć, że jest trochę mniej filmów. To dlatego, że jestem jakiś strasznie zamulony, wam powiem, nie wiem, to wstawanie o godzinie
15, które ostatnio praktykuję, jest super zamulające dla mnie i no niestety tak to wygląda. Ogólnie nie opłaca się też ulepszać tych farm tak jak ja to zrobiłem, dużo bardziej opłaca się postawić możliwie jak najszybciej plantację, zamiast to robić w ten sposób, w który ja to teraz zrobiłem. Oczywiście zagramy sobie Better Soil, dzięki temu będziemy dostawali 78 za jedno ten, przez 3 rundy, 78 za jednego cukierka w tym wypadku, bo ja mam skina, także nie bananka, tylko cukierka. Swoją drogą, jak się zastanawiałem, ostatnio ktoś mi na live zadał takie pytanie, jaki skin jakby najbardziej mi się podoba, to chyba właśnie ten. Chyba właśnie ten, jeśli mam być szczery, do farmy po prostu. Najczęściej nim gram. Mega jest skin również do super małpki. No ale jakby skin do super małpki też mi się podoba, ale super małpką na tyle rzadko gram, że wiecie, jak dla mnie fajny skin, taki, który jakoś najbardziej sobie cenię, to jakiś taki, którym też przy okazji mam jakby szansę dosyć często grać. I no, farma się niewątpliwie zalicza do właśnie takiego skina. Nie jestem pewien, czy ta taktyka tutaj z tym Darkling Gunem, czy to jest na pewno taki dobry pomysł. No niech będzie, ulepszymy pod to, w tym momencie jestem już w stanie atakować bez większych problemów balony z pancerzem. Dobra, pójdźmy sobie tak. Pyk. On sobie oczywiście dzielnie farmi. No farmi znacznie lepiej ode mnie, Better Soil. I teraz co? Ja bym postawił może gluganerka jakiegoś. Pyk. Postawmy sobie tak ulepszonego. Jeżeli chcecie, aby bił sterowce, to opłaca się ulepszać go w lewą stronę. To też, chociaż ta prawa strona jest mega. Jak na przykład regrow rainbow na was ktoś wyśle, prawa strona to jest, ja wam mówię, to jest easy wtedy. Z prawą stroną to jest naprawdę konkretna robota. Dobra, teraz tak, co ja bym chciał zrobić? Poczekam może, aż to Better Soil się skończy. On oczywiście farmi ode mnie lepiej. Nie zaskakuje mnie, to tak jak wam mówię, ostatnio idzie mi tragicznie w tę grę. Ale nie wiem, może to też wina trochę tego, że jestem jakiś strasznie zamulony. Też, wiecie, wstaję o tej 15, tak niby chcę coś nagrać, coś mam do zrobienia na uczelnię. Z jednej strony coś mam do zrobienia, z drugiej strony, wiecie, nie mam... Ja czasem potrzebuję, żeby ktoś mnie tak przysłowiowo złapał za, wiecie, złapał za, że tak brzydko powiem, złapał za mordę, bo ja po prostu, jak wiecie, jak mam tak, niby coś mam zrobić, ale no w sumie nie muszę czegoś robić od razu, no to często, bardzo często finalnie tego w ogóle nie robię i rozumiem, żebym nie robił tego na rzecz robienia jakichś bardziej, wiecie, bardziej, źle ulepszyłem, bardziej konstruktywnych rzeczy, a ja po prostu czasem mam tak, że, nie wiem, między godziną pierwszą w nocy, a piątą rano ja jestem totalnie najmniej produktywny, jak tylko się da. Authentic. Jeżeli filmu nie mam nagranego, bo o tej godzinie mogę montować filmy. To mi dobrze wychodzi, bo to jakby jest mało angażujące. Ale jeżeli nie mam filmów nagranych, to ja o tej godzinie, mimo że kładę się spać właśnie około piątej rano, to nie nagram. Okej, on teraz leci mi z tym, nie musimy się martwić, ten gluganer raczej to zniszczy, za to muszę się martwić tym, że zwykły rush mnie zaraz pokona. Zniszczy, nie zniszczy? Zniszczy, zobaczcie. Broken gluganer, tak jak widzicie, nie ma to tamto. W sumie... Ciekawe, czy on by raż ze sterowców wybronił. On by chyba nie wybronił takiego zwykłego, wiecie, raszyku ze sterowców. On by próbował tymi łódkami, ale nie wiem, czy stykłoby mu, wiecie. Nie, dobra, on ma bardzo dużo golda. Dobra, no to gramy w jego grę, że tak to ujmę. Gramy w jego grę. Czyli, wiecie, czyli my sobie też... Przydałby mi się laser, co? Okej, okay, poszedł w to. Sorry. No. Zaraz zobaczymy, czy takie sorry quickshot. Ulepszmy tego. O kurcze, na kamo.
Dobra, to easy, to wygrana. No właśnie, to jest ten problem, o którym mówiłem z tym Gluganerem. Swoją drogą ciekawe, że taką grę zagrałem z kimś, kto ma 3800 medali. Bardzo ciekawa sprawa. Jakby to jest problem z tym Gluganerem. On jest mega mocny, ale teraz szczególnie, ale średnio sobie radzi na. No wiecie, Gluganera można postawić, opłaca się tak naprawdę tylko jednego. Bo to działa w ten sposób, że jeżeli. Czy ja chcę zagrać Boost Only? Boost Only może by były spoko. Dobra, zagrajmy Boost Only. Jeżeli gracie Gluganera, bo jakby. To działa w ten sposób, jeżeli macie dwóch Gluganerów, to dwóch nie będzie atakowało tego samego balonika. W sensie, bo można. Ktoś mógłby pomyśleć, że dobrze jest skupić dwóch Gluganerów pod damage, a tak nie jest. Tak nie jest, bo to nic nie zmieni, bo Gluganer nie zaatakuje drugi raz balonika, na którym jest już klej. Dlatego no nie ma jakby to nie ma racji bytu. Wiecie, gra dwoma Gluganerami. Raczej, chyba że jest wyjątkowo długa mapa i po prostu klej zdąży zejść, to wtedy gdzieś tam z tyłu można by dostawić Gluganera. Ale taka mapa mi na razie nie przychodzi do głowy. Jakby na której to by aż tak. Na którym to by był aż taki problem. Na której to by był aż taki problem. No i więc jakby. No, można grać jednym Gluganerem. Dodatkowo on nie widzi kamo. Więc trzeba mieć z tyłu głowy gdzieś, że no kurczę, dobrze by było mieć. Dołożyć mu coś, co widzi kamo. Czyli Monkey Village. A przy okazji chcecie grać jeszcze farmą. No to. Wiecie, to się gryzie. Chyba że zagrać Gluganerem, Mortarem, który zdejmuje camo z balonów. No to mogłoby mieć sens. Tylko wtedy, jeżeli ktoś miałby quickshota, to i tak mógłby się prześliznąć, nie? Przez waszą defensywę. Dobra. Gramy bardziej defensywnie, czyli zacznę sobie po prostu od dart małpki, bo mógłbym próbować w ten sposób, że zacznę od farmy tak jak on, ale teraz odkąd jakby wzrosła cena tego pierwszego ulepszenia, to takie zaczynanie jest dużo bardziej ryzykowne, tak mi się wydaje. Również jak gracie teraz, to bardzo ciężko jest zaczynać od farmy, bo przeciwnik bardzo często również ma eco choke. A Ico Choke powoduje, że dostajecie rzadziej wasz przychód Ico i po prostu, jeżeli wy zaczniecie od farmy, a przeciwnik wam rzuci Ico Choke'a, to jest bardzo ciężko wybronić takie pierwsze podstawowe rasze w ogóle. Pierwsze raszyki mogą was w ogóle wykończyć, więc no tutaj warto mieć to po prostu na uwadze. W ogóle w tamtej grze też, teraz sobie zdałem sprawę, że troszeczkę zlamiłem, bo nie użyłem w ogóle boosta. Powinienem to zrobić. Okej, lecą szybkie balony, więc ja postawię Gluganera, on i tak tu będzie. Może powinienem go postawić bardziej tu, bo teraz to nie za wiele on mi daje, tak szczerze. Teraz to nie za wiele on mi daje. Dobra, postawmy sobie igiełki. Postawmy sobie igiełki. Okej, stawiamy plantację. Ojejku. Mam tu zawsze better soil. Jak widzieliście grę poprzednio, miałem tu Powersa, który był odpowiedzialny za wzmocnienie. Ale zrobiłem teraz w tym momencie. No zlamiłem, pomyliło mi się, że wiecie, że mam tu better soil, który zwiększa ilość jakby. Zwiększa ilość golda, jakie dostaję za jednego cukierka. Także no cóż, moja wina. Niestety głupotę przypłacę bardzo mocno, bo nie mam już jednego boosta. Weźmy sobie to, Gloom Spray, to jest spoko. Możemy pójść dalej w te ulepszenia. Możemy pójść sobie bezproblemowo dalej w te ulepszenia. Powinno mi to całkiem zapewnić całkiem sensowną defensywę. On bardzo mocno raszuje, prawdopodobnie nie ma w ogóle golda. Więc ja spróbuję się przebić, wiecie, spróbuję go zmusić, żeby coś kupił jednak, jakieś ulepszenia. Okej, bo póki co to widzę, że on zaraz mnie zmusi, żebym ja coś kupił. Tego sobie przestawimy na strong. Niech ten będzie raczej na close. Na close, bo z tym ulepszeniem, co ma, to close chyba będzie najlepiej działać. Okej. Teraz powinna już być jako taka defensywa. Wydaje mi się, że powinienem to być w stanie wybronić. Nie lubię tej mapy, tak wam szczerze powiem. Mountain Pass jest taką mapą krótką po prostu. Tutaj jest mało czasu na reakcję, więc no. Jeszcze jak nie jesteście w formie w danym sezonie, no to już w ogóle jest tragedia, a ja w tym sezonie to definitywnie nie jestem w żadnej formie. 60 tysięcy wczoraj straciłem tak lekką ręką, grałem random trio speed. Nie jest tak, że nic nie wygrałem, ale no dużo więcej przegrałem niż wygrałem, więc trochę smutek,
Okej, on w ogóle może na mnie wysłać pancerz i on prawdopodobnie to zrobi, więc... Więc ja po prostu dostawię tę armatę może, co ją mam za darmo. Chociaż w sumie nawet nie musiałem, bo Gluganer by mi to i tak wybronił, tak wam powiem. Czy ja tu muszę to zboostować? Mi się wydaje, że ja to muszę zboostować w ogóle. Dobra, zróbmy tak, close. I teraz tak, tu dostawimy tego nieszczęsnego... Na last niech będzie. Dostawimy triple darcy. I zaraz jakby miał lecieć jakiś regrow rainbow, no to... To po prostu, wiecie, po prostu... To ulepszenie? Zdążę? Boost? A, nie zdążę. Szkoda gadać wam powiem. Szkoda gadać. No ostatnio tak to u mnie wygląda, no każdy mecz tak u mnie wygląda, naprawdę. No, nawet nie wiem co miałem zrobić, dlaczego on był, dlaczego akurat tutaj nie pykło. Także no cóż, może zbyt dużo pozytywnej energii wam nie przekażę w tym materiale. Przepraszam, ale tak jak mówię, no ostatnio tragedia w Bloonsach i ogółem jakiś taki rozdeptany jestem strasznie. Okej, okay, w ogóle gościu ma podobne statystyki do moich. Może jakiegoś live'ika zrobię. Też w ogóle wyszła aktualizacja wraz z tym momentem, w którym wyszła aktualizacja w Bloons Tower Defense Battles, to pojawiła się również aktualizacja w szósteczce. I zastanawiałem się, czy nie zrobić live'a właśnie z tej aktualizacji. Być może jak wy oglądacie ten film, to już zrobiłem. Też nie wykluczam takiej możliwości. Wiecie co? Ja zagram tak, jak widziałem kiedyś, czyli... Grałem na takiego przeciwnika, który grał w ten sposób na tej mapie wczoraj, więc spróbujmy tak zagrać. Spróbujmy tak zagrać, bo to akurat ma sens, granie ICO w tym momencie. No granie ICO w tym momencie ma sens, no bo farmy zostały osłabione. Dalej są grywalne, to nie jest tak, że farmy nie są absolutnie grywalne. Ale no jest, gra się nimi dużo ciężej, tak jak zresztą być może widzicie. Chociaż tak jak mówię, tutaj też bym się tym aż tak bardzo nie sugerował, bo no mówię wam to wielokrotnie, mam naprawdę słaby sezon teraz. Naprawdę słaby sezon. No i niestety. Niestety. Niestety, no nie sprzyja mi. W każdym razie, właśnie dajcie znać, czy chcielibyście jakiś live'ing z aktualizacji w Bloons Tower Defense 6, bo szóstka wydaje mi się, wiecie, taka chillowa. Jak mi tutaj w tych battles nie idzie, to wydaje mi się, że szósteczka, taki wiecie, odskok, żeby sobie odpocząć, to jest dosyć dobry pomysł. Oczywiście dalej będę Bloons Tower Defense Battles nagrywał, spokojnie, mam w planach jeszcze na dniach, jakoś pojawi się odcinek, gdzie kupuję nowego skina, bo jeszcze brakuje mi chyba dwóch albo trzech skinów, żeby mieć wszystkie. Także jeszcze na pewno masę odcinków będzie, również czekam, jeżeli będzie tryb Random Trio Speed Bonanza, a ja akurat tego dnia nie będę zarobiony, ale mam nadzieję, że nie. To myślałem o czymś takim, to wam trochę zaspoileruję, taki maraton. Zrobić na przykład 4 odcinków z Random Trio Speed Bonanzy, bo ja uwielbiam ten tryb. I naprawdę dobrze sobie na nim radzę po prostu. A już nie było go naprawdę bardzo długo. Ja jestem w szoku, bo... Może ja go przegapiłem, nie wykluczam, ale staram się sprawdzać prawie codziennie, wiecie. Idę na poranną toaletę i na telefonie cyk, czy jest Random Trio Speed Bonanza. No, uwielbiam ten tryb, no uwielbiam, to jest mój to jest najlepszy tryb, słuchajcie. I nawet wiecie, nie można powiedzieć, że jest jakiś no-skillowy czy coś takiego, no on jest moim zdaniem skillowy. On moim zdaniem jest jak najbardziej skillowy. Tylko mi jakoś dobrze na nim idzie po prostu. Nie wiem dlaczego, to może nie jest skillowy, jak mi dobrze na nim idzie. Ogółem, jeśli chodzi o Gluganera na tej mapie, tu jest dobre miejsce. Tu jest świetne miejsce, bo on dzięki temu widzicie, tutaj balony jak wylatują, to on jest w stanie je już tutaj opryskiwać klejem. Dzięki temu one bardzo długą drogę przebywają, mając na sobie klej. A wiecie, jak ulepszacie pod damage, w sensie z tym klejem pod damage, to naprawdę robi robotę. To naprawdę robi robotę. Może zaczniemy jednak od magów, zwiększymy ich ilość, bo jednak regrow rainbow, jeżeli miałby się jakiś pojawić, podbijmy sobie może do 500 przychodu, bo jeżeli on by teraz na... On w ogóle nic na mnie nie wysyła, więc też może tak nie powinienem się jakoś specjalnie spinać. Ulepszmy go chyba na last powinien być, co? Tak, i wtedy widzicie, atakuje w tamtą stronę. I to robi robotę, to robi robotę. To mam nadzieję, że zaraz będę mógł wam jako tako pokazać. Zobaczcie, tu balony są opryskane klejem.
Zaraz ten klej z nich zejdzie, to glugunner, wiecie, to naprawdę... Zobaczcie, no to serio robi robotę, ten slow jest spory, więc jakby jak najbardziej to jest git moim zdaniem. No tylko tak jak mówię, problem jest z widzeniem camo, dlatego dobrałem do nich magów, bo to jest do tego glugunnera, bo to jest w miarę szybki sposób na to, żeby to widzenie camo rozwiązać. Ale no tak jak mówię, jeżeli on by w tym momencie na przykład na mnie wysłał... Nie no, w sumie wybronię cokolwiek na mnie wyśle w tym momencie. Najgorsze balony to są ceramiki. I jeśli chodzi o magów. I do 15 rundy powinienem mieć tak, albo Monkey Village, albo ceramiki pod... albo na ceramiki po prostu to ulepszenie pod ogień, nie? Ja chyba pójdę sobie tak bardziej chilloutowo póki co i... Zagramy sobie z tym, z Monkey Village, tak mi się wydaje. W sensie, że wiecie. Dobrze by było, gdyby ono stało... Aha, Bloom Boost leci. Cyk. Cyk. Czy to wystarczy? Wydaje mi się, że powinno wystarczyć. Może nie wystarczy? Wystarczy? Wystarczy, okej. Cyk. Nie, w tym momencie to jest useless pomysł. Okej, okay. On zrushował mnie Regrow Rainbow Rushem. Tak jak widzicie, nie wystarczył. Nie poradził sobie z tym glugunnerem. Też to jest tanie to ulepszenie za 2500, też jest dobra opcja. Żeby, wiecie, pójść w to ulepszenie za 2500. Jest to stosunkowo tanie, a jest naprawdę mocne. W sensie, no ten skill, nie? Jest całkiem spoko, to jest Glustorm tak naprawdę. Chociaż teraz tego Glustorma można mieć jako Powers. To jest w ogóle ten Powers z Glustormem, to jest moim zdaniem naprawdę bardzo mocne ulepszenie. Przesadzone chciałoby się rzec, moim zdaniem, ale no to już... wiecie. Mam problem ze sterowcami, to już nie będę w ogóle... Ja przekminiałem wcześniej, jakby tu dać to Monkey Village. O, mogę dać w ten sposób, super. I teraz tak. Tu... increases attack range, mógłbym zwiększyć. Zwiększmy range'a, pyk. Jeszcze zwiększymy speeda, attack speeda i to już w ogóle jest, wiecie. Żyć nie umierać, chciałoby się rzec. Jeżeli poleci sterowiec, no to próbuję ulepszyć maga pod ogień. Jest jedyny sposób w tym momencie, żeby tu cokolwiek zdziałać, ale myślę, że... Okej, okay, on w ogóle odpalił tower boosta? W takim momencie? Okej, okay, Bloom Boost, więc poleci sterowiec z... Ja pójdę w ten sposób, Strong. O kurczę, jeszcze wysłał ten, dobra, cwane. Przykrył jeszcze Regrow Rainbow pod tym wysłał, więc wycwanił się całkiem. W sumie mogłem zostawić to szybkie ulepszenie, które miałem. Niepotrzebnie to sprzedałem, byłem... Wydawało mi się, że poleci sam sterowiec, więc chciałem ulepszyć na glugunnera pod damage, żeby to on rozwalił ten sterowiec. A mogłem zostawić tego glugunnera, który był... Sprzedać maga na przykład, odpalić Glustorma, potem sprzedać glugunnera, jakby ulepszyć go z powrotem do ulepszenia sprzed skilla i postawić maga pod ogień na przykład, coś w tym stylu mogę kombinować. Nie udało się. No moi drodzy, tak jak widzicie, moje jakby starania tutaj z glugunnerem ostatnio wychodzą bardzo średnio. Pokażę wam jak stoję, jeśli chodzi o weekly competition, nie ma się czym chwalić. No ale przynajmniej double silver jest, chociaż nie ukrywam, wolałbym mieć gold silver, no ale cóż, tak już czasem bywa. W prestiżowej tabeli minus 75 tysięcy, także ten sezon to totalnie nie, no nie jest mój. W ogóle jest ktoś, kto jest moim widzem, ojc. Bardzo fajnie, to jest miłe, że niektórzy sobie dali w niku, o zobaczcie. Ojc. Cześć kolego, ktoś się nazwał ojc. Fajnie. Fajnie, że sobie niektórzy dali w niku, to miło. Mati jest oczywiście pierwszy, 18 tych milionów. Nie ma nikt podjazdu w Polsce do niego. Przynajmniej w tym sezonie, ale no podejrzewam, że to się za wiele nie zmieni. Jeśli chodzi o klan, szósta skrzynka jest wbita. W pełni zasługa Matiego, znowu nie ma tu mojej zasługi prawie żadnej. Wbiłem z 400 tych... 400 kluczy, więc... Umywam ręce, 182 tysiące. Dziękuję wam za uwagę, dajcie znać, czy u was sezon teraz też wygląda tak słabo, czy to tylko u mnie.
Liczę bardzo na Random Trio Speed Bonanza. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Mimo samych porażek życzę wam miłego dnia. Mimo samych porażek tutaj na tym filmie. Mam nadzieję, że mimo wszystko spędziliście ze mną fajnie czas. No i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam was również na drugi kanał, ale ja się długo żegnam. Na drugi kanał, bo dzisiaj tam też wleci film. Wleci najprawdopodobniej, bo jak ten film wrzucę wam o 10, to na drugim kanale będzie około 12. Z gry Resident Evil. Także zapraszam, bo tam sobie gram teraz w Residenta. Kto ma ochotę, niech zajrzy. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.